Gościem Tour de Tour przed Mistrzostwami Świata w Australii jest Agnieszka Skalniak-Sójka. Cześć, dzień dobry. Agnieszko, ile to? 14 już, tak? Tak, sukcesów 14. W tym roku? Niesamowity sezon. Powiedz skąd to się wzięło? No, dużo zmian zaszło w moich przygotowaniach do sezonu. W tym roku, w tamtym przełajowym, zaczęłam swoją przygodę właśnie z przełajem. Co prawda treningowo, jako przygotowanie do sezonu szosowego, ale myślę, że to dużo zaowocowało właśnie w przygotowaniach do szosy. No i co? No mogę powiedzieć, że to jest sezon moich marzeń i oby tak dalej, i oby ten przyszły był jeszcze lepszy. Który z tych sukcesów smakował najbardziej? Myślę, że to Mistrzostwo Polski w jeździe indywidualnej na czas, bo właśnie zawsze marzyłam o tym, o tej koszulce z czasówki i to się spełniło. Myślę, że to jest takie najważniejsze w tym sezonie. A powiedz, na co teraz czekasz, lecąc do Australii? Długa podróż przed tobą, ale co tam na miejscu ma się wydarzyć? Co byś chciała, żeby się wydarzyło? No, na pewno jako ekipa będziemy walczyć o medal, bo jesteśmy naprawdę mega silną drużyną. Mamy Kasię, która no naprawdę ten sezon też ma wyśmienity i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby przywieźć tutaj medal. No, rozmawiałem z Gosią Jasińską o tym, że rzeczywiście no, paczkę macie super. Rzeczywiście tak się zrobiło w tym naszym kobiecym kolarstwie, tak, że w tej chwili no, jesteśmy siłą. No, jesteśmy w tym siłą. Roku Polki naprawdę, no, Polska może być dumna z zawodniczek. No naprawdę jest wysoki poziom i tylko się cieszyć. Przyglądałaś się trasie? Tak, trasa mi odpowiada. Co prawda po przejeździe już tam na miejscu będę mogła więcej powiedzieć, ale profil odpowiada mi właśnie. Czyli te rundy z tymi takimi dwoma podjazdami, tak, krótkimi? No myślę, że lubisz. To coś, co mi odpowiada. W głowie jakoś już sobie wizualizujesz, rozgrywasz ten wyścig, czy jeszcze za wcześnie? No mam czasami takie wizualizacje swoje, ale no, jak to mówią, wyścig rządzi się swoimi prawami i... No to prawda, ale powiedz słowo o tych wizualizacjach. Jak byś chciała, żeby to się rozegrało? No myślę, że zrobić wszystko w końcówce, żeby Kasia mogła zaatakować i zdobyć ten medal. No, Kasia rok temu była najsilniejsza w wyścigu o Mistrzostwo Świata. Niewiele do tego złota zabrakło, tak, ale jednak troszkę zabrakło. Myślisz, że ten wyścig będzie rozgrywany podobnie? Myślę, że dojdzie tak, mała grupka, z której trzeba będzie zafiniszować? Myślę, że to się podzieli na rundach, właśnie na tych podjazdach i że z małej grupki będzie finisz. Tak mi się wydaje. A co po Mistrzostwach Świata? Co dalej? Jakie dalej plany? Po mistrzostwach jeszcze mam pary i drużyny i na tym kończę sezon szosowy. Już potrzebujesz odpoczynku? Już myślisz o odpoczynku? Tak, już długi jest ten sezon. Tym bardziej właśnie, że startowałam przełaje, więc już tak dłuży się. Jeśli przełaje, no to nie będziesz miała długiej przerwy. No, znowu będziesz przełaje startowała? Chociaż tak. Będę miała z 3 tygodnie takiego odpoczynku dla siebie i wznowię starty przełajowe. A powiedz, jak ci się z nową selekcjonerką kadry pracuje? Jak to jest? Bo Gosia dopiero co przeszła właściwie z roweru i też mówi, że jeszcze to różnie jest, że czasami jeszcze czuje jak zawodniczka, że jak się współpracuje. Właśnie to jest fajne, że Gosia nas rozumie i wie, jak wszystko powinno wyglądać, wie, czego my potrzebujemy i to jest naprawdę bardzo ważne, że nie jest ktoś obcy, kto nie miał nigdy styczności z rowerem, nie wie, ile nas to wszystko kosztuje, tylko wszystko właśnie Gosia nas rozumie i to jest mega fajne. Ale potrafi też trzasnąć pięścią w stół, czy ciężko jej to idzie? Jeszcze mi się nie zdarzyło podczas wyścigów z nią, ale fajne jest to, że właśnie jest wszystko zorganizowane, nie musimy się o nic martwić. No, wiadomo, jak jest w Polskim Związku sytuacja, ale Gosia stara się, żeby nas to omijało i ona dba o to, żeby wszystko było tak, jak powinno być. Jest atmosfera, jest duch drużyny w tej ekipie? Myślę, że tak. I będziemy walczyć i pokażemy to na Mistrzostwach Świata. No to tego ci życzę serdecznie. Będę ten wyścig komentował, także będę Cię wypatrywał. Dobrze. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.